To nie jest prawdziwe lotnisko, ale prawdziwa bramka, przez którą każdy, kto tylko leciał samolotem, miał okazję przejść. Taka namiastka lotniska znajduje się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, gdzie rusza właśnie branżowe centrum umiejętności Skyport. Ona ma poszerzyć kompetencje młodych ludzi, uczniów, studentów, nauczycieli, którzy uczą w szkołach, a także pracowników branży. I tutaj jest około 40 rodzajów szkoleń przewidziane. W ZDZ działa od lat technikum o podobnym profilu, ale branżowe centrum umiejętności ma znacznie szerszą ofertę. Uczyć można się już w kilku salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, nie tylko ten, który widzimy jako pasażer na lotnisku. Jesteśmy w laboratorium robotyki. Tutaj można się nauczyć podstaw związanych z programowaniem robotów, z obsługą robotów, w procesie logistycznym, jak i w procesach, które są związane z procesami robotycznymi. Szkolenia w BCU będą na razie bezpłatne, a po ich ukończeniu otrzymuje się certyfikat. Dzięki niemu można znaleźć później pracę na lotnisku, a pracy tam nie brakuje, bo już obecnie w samych Katowicach-Pyrzowicach działalność prowadzi około 50 firm. Pracuje w nich łącznie około 4,5 tysiąca osób. Duża baza do obsługi technicznej samolotów, to także duża strefa do obsługi cargo, więc ta paleta zawodów, które można realizować i wykonywać na terenie pyrzowickiego lotniska, jest bardzo szeroka, bo to nie tylko zawody związane z obsługą pasażerów, ale to także magazynierzy, logistycy, to także obsługa techniczna statków powierzchnych. Pozostaje tylko życzyć, żeby osoby kształcące się w branżowym centrum umiejętności z nadmiaru wiedzy po prostu nie odleciały.